Czas na 192. odcinek tureckiego serialu Złoty Chłopak. Halis zleca badanie DNA dziecka Pelin i postanawia pomóc Orhanowi, który został pobity. Seiran domyśla się, czy ja to mogła być sprawka. Lekarze ponoszą klęskę, próbując ocalić życie dziecka Pelin. Dziewczyna również jest umierająca. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 192. odcinku Złotego Chłopaka. Lekarze ze smutkiem przekazują bliskim Pelin straszną wiadomość: jej dziecko nie żyje. Na domiar złego okazuje się, że życie kobiety również jest zagrożone. Ferit pod wpływem silnych emocji wdaje się w ostrą wymianę zdań z Serterem. Latif przekazuje Halisowi informację o śmierci dziecka Pelin. Nestor przyjmuje ją zadziwiająco spokojnie cóż, widocznie Bóg tak zarządził. Jak ma się Pelin? Latif pyta mężczyznę, czy nadal podtrzymuje swój pomysł o przeprowadzeniu testu DNA. Oczywiście, że chce. Niech wynik będzie znany jak najszybciej. Jeśli biedna dziewczyna powiedziała prawdę, wtedy całe życie będzie pod moją opieką. Nie możemy jej zostawić, ale jeżeli skłamała, oznacza to, że Bóg ukarał ją za to, co zrobiła, odpowiada Halis.